Hej, siemano, witam was w kolejnym odcinku z League of Legends. Ja jestem Admiros, a dzisiaj, w sumie nie dzisiaj, co ja gadam, dzisiaj już raz grałem Lucianem. Tak więc dzisiaj spróbuję sobie... Dzisiaj? Czemu ja ciągle mówię dzisiaj? What the fuck? Po raz kolejny spróbuję zagrać Lucianem. Mam nadzieję, że tym razem uda mi się wygrać, no bo jak wiecie, poprzednia rozgrywka nie była może najlepsza. Z racji tego, że nie mieliśmy tanka, supporta, junglera, na bocie był Malza, który poszedł AFK, więc byliśmy 4 na 5, bez tanka, bez supporta i z Teemo na topie. Więc po prostu, wow, epic. Tylko, że mieliśmy Sionna, który zajebiście ogarniał, więc to był jakiś plus, ale 4 na 5, bez tanka, supporta, oj, coś to kiepsko wyszło. Dobra, teraz spróbujemy ludzkiem sobie zagrać, pyknąć sobie meczyk. Jeszcze jeden. Trzeba się wykazać niezłym refleksem. Może nie będą akurat chcieli. O, proszę, mamy czyżby jakiś lepszy team się trafił? Tylko że nie mamy teraz. Nie mamy junglera i nie mamy supporta, tak? Okej, mamy junglera. No dobra, bez supporta, no jakoś się obejdzie. Kto tutaj chciał? Dwa razy mid mamy. Niedobrze. Ale przynajmniej jest jungler, to jest jakiś plus. Lepiej mieć junglera i ten, na bocie nie mieć supporta niż nie mieć junglera. Bo jungler to w końcu podstawa, no. W końcu on zabija. Robi ganki. I takie tam inne sprawy. A, łyczek herbatki. No, jeszcze tam ci wybierają, tak. Nie lubię tego czekania. Zawsze trzeba czekać za tym, aż wybierze przeciwnik, tak. Zawsze to trochę trwa. No i cóż. No, w ostatniej walce też ten drugi Lucian miał właśnie tego skina. No i wcale nie był lepszy ode mnie, bo raz go zabiłem. Raz czy dwa może w sumie, już nawet nie pamiętam za dobrze. No i mam nadzieję, że tym razem pójdzie lepiej. Spotykamy się w grze. Okej, witam was w grze. Co mnie zdziwiło. Gangplank na topie. Lux na midzie. Jax. Okej, dobra. Rengar w dżungli. Jax na bocie z Kennen? No dobra, spoko. Może być nieciekawie. Nawet bardzo nieciekawie. Tym razem na starta sobie kupię Dorana. Tak jak ostatnim razem w ostatniej grze zrobił mój przeciwnik. Może i to jest dobre rozwiązanie. Zobaczymy. Standardowo na start weźmiemy sobie nasz laserek. Standardowo. Okej, to wiadomo jest pasyw. Już o nim mówiłem, że jak ten użyjemy jakiejś mocy, któregoś ze skilli, to następny podstawowy atak będzie podwójny, a ten drugi strzał zada 38 damage'a to the enemy. Czyli zada 38 damage'a do przeciwnika. Wow. Właśnie, coś co nie próbowałem w ostatniej walce. Zobaczmy. O! Zaraz, zaraz, zaraz. On coś narysował. Lol. Nice. Oj, co tu się dzieje? Ej, panie. Nie za ostro tutaj zaczynają? I kto to był? Lux i Jax? What the fuck? Oh. Lux i Jax na bocie, no nie wierzę, no to jest po prostu jakaś... W takim razie, kto jest na midzie? Kennen? Mały Kennen, co rzuca Shurikennen? Coś czuję, że ktoś tutaj zginie sobie. Marnie. No, dobra, nie dałem rady. Ale spoko, mamy first killa. Świetnie się zaczęło.
To są właśnie normale. Ludzie nie biorą ani supporta, tylko każdy się pcha na wszystko, na każdą linię, żeby tylko zagrać. Tak się mówi, just for fun tutaj grają. Ja o wiele bardziej wolę rankedy. No, Lux na bocie, no. Co to ma być, no bez przesady. Żeby chociaż jeszcze AD grała. O, proszę, mamy czterech w drużynie. Mam nadzieję, że to chwilowe było. I że zaraz nam wróci nasza Fiora. Pięknie. Wow. O, zaczyna się robić nieciekawie. No, zaraz to Jax będzie na mnie skakał. No ja bez many, bez niczego. No nie. Haha. Tarcza mnie uratowała. Trzeba wrócić. Niestety. Już się cieszę, że afkerów mamy. Co za ludzie. Dobra. Jak już mogę sobie kupić Sceptera, Vampiric Scepter, to już jest dobrze. No cóż, to będzie taka bardziej troll game, jak widzicie po raz kolejny. Ani supporta, ani w ogóle jafker. Co się dzisiaj dzieje? W sumie tak normalnie to ja nie gram tych normalnych gier. W sensie, wiecie, normali. Ale no, nie sądziłem, że tu jest aż tak dużo afkerów, no. Nie przesadzajmy. Druga walka, znowu afker, bez jungli, bez... Znaczy jungle mamy, bez supporta tym razem. No w sumie, Kha'Zix nie jest takim złym supportem. Dobry damage nie jest zły. Zawsze jakoś wspomoże. Au. Why you do this? No, prawie ją miałem. Prawie ją trafiłem. Go ahead. Scare me. An enemy has been slain. Ale ona ma zasięg, no, bez przesady. Taki ma zasięg, to jest po prostu masakra. Nie boję się jej. Dobra, nie dam rady. Ale i tak świetnie mi idzie. O wiele lepiej niż w poprzedniej grze. No, tym razem mnie nie trafiła. Jakiś plus. Można powiedzieć, że już tak mniej więcej wiem, jaki dobry złożyć build dla Lucjana. Najpierw zacznę od Blade of the Ruined Knight. Później jakieś buty. A później złożę Infinity Edge. A dopiero na końcu jakieś inne itemy na attack speed i na armor penetration. Bo tak chyba będzie najlepiej. Tak jak dla Wayne. Dla Wayne tak samo składam chyba. Podobnie można powiedzieć. I to może się okazać całkiem OP.
No, zapomniałem, że muszę last hitować. No, co się dzieje? Dobra. Okej. Okay. Nie mamy wardów. Niedobrze. No, why? Okej. Okay. Nie ma co wracać. Mam w końcu Vampiric Sceptera. Życie szybko się rega. Nie jest źle. Można pozostać na linii całkiem długo i się wyfarmić. Yeah! No, dużo to nie zabiera, ale zawsze coś. Żegnamy pana. Ależ się wyfidowałem. 3-0, wow. To będzie epickie. To idzie na 100% na YouTube. Na YouTube idzie to. Bo to jest normalnie pięknie. Piękne po prostu. W sumie ich błąd. Nie, nikt im nie kazał. Mogli grać normalnie. Mogli sobie wziąć na bota supporta AD Carry. O, ja tu już chciałem sobie wrócić. Dobra, zostawimy mu trochę farmy, on w sumie też potrzebuje. Dobra. To, czyli taka podstawa, buty i do tego dwa razy to. O, już nie ma miejsca na wardę. Dobra, trudno, będzie bez warda. Jakoś trzeba sobie poradzić bez wardów. I zobaczmy teraz, co się nam idzie dzieje. Kennen, co on tam ma? O, Kennen AD? Nie. W sumie początkowo AD, ale bardziej chyba zrobi się pod AP, z tego co widzę. Tutaj Volibear. Counter dżungluje. O, proszę, Predator. Rengar. Ktoś tu... Wow. Się zapatrzyłem. Ha. Tak, żebym ją trafił. Na przykład stąd. Bum. Nie najlepszy pomysł. Ale co oni chcieli? Dive'nąć chcieli? Naprawdę? Ha. Czekajcie, przyjdzie tylko mój Kha'Zix, to on wam pokaże. Fuck! Nie wierzę. Co ja zrobiłem? Jaki nubek. O lol. Kurde, jeszcze mi się... Fuck you, Lux. Zniszczyło moje staty piękne. Bez śmierci. Czterysta, kurde, brakuje. Kupimy warda, bo to może się robić nieciekawie. No tak. A, zapomniałem, że my gramy 4-5. Super. Witamy w Nordiku. ...63 farmy, Lux 36, Jax 33, po połowie. No ale u mnie Kha'Zix też ma trochę, więc... Więc tak, jesteśmy na plusie.
Yeah. No okej, to było piękne. Nie no, mamy Warda w końcu. O, proszę, Gangplank, tak? Naprawdę? O, fail. Fail, Vard. Why you do this? Oni mają za dużo CC, same stuny, jeszcze CC od Lux. Ach. Lol. No, jakiś dziwny lag mnie złapał. No nie wierzę, co to ma być? Dajwowanie jakieś? I tak dostali po dupie, haha. Dobrze wam tak. 1000. Dużo. Ja zamiast farmić, to fiduję na lewo i prawo. Dobra. Nie, no to jest oczywiście do wygrania. Staty 4-2 to nie jest tak źle. Zawsze mogło być lepiej, ale... Myślę, że jakoś to wygram, jakoś pójdzie. O, Kennen atakuje. Nie, jednak nie. Trzeba uważać na jej ulti, to jest... Znowu ulti Lux? Naprawdę? Też mam shurikeny i kunai. Ha, i co? Dobra. Ale ten fail Vard z mojej strony. Wow. Mhm. To był jego błąd. Wielki błąd, naprawdę. Damy Kha'Zixowi pofarmić, a ja sobie wrócę. Thank you. W końcu moja druga gra jako Lucian. W pierwszej było lepiej. Teraz jest troszkę gorzej, ale... Ale przynajmniej team jest lepszy, więc jeszcze to jest do wygrania. No i cóż, ogólnie Lucian, jeżeli chodzi o AD Carry, to jest całkiem fajną postacią i na pewno w przyszłości będę nią grał i to sporo. Bo przyjemnie się farmi, ładne animacje, ładne ulti, coś fajnego. Oj. Wow, nice escape. Jak to się mówi? Mhm. Jeden strzał! Za... No tak, oczywiście. Mhm. Critical strike, critical strike. No. Only. No i straciliśmy bota. No i zaraz stracimy Wiktora. Nie, przeżył. Fartuch. Heh.
Boom. Znikaj stąd. Haha. Lux. Upierdliwa postać. Jak nigdy. Jak żadna inna. Dobrze, że ulti nie miała. To by dopiero było. Jakby jeszcze z ulti mi walnęła, to bym się dopiero kopytami nakrył. He, he, he. No. Ktoś tam może być, czyżby? No tak, Gangplank walnął wszystkie itemy w Krita i zadowolony chodzi, tak? Krit. Lol. No, czyżby? Nie, nie ma smoka. Nie możemy sobie zrobić. Trudno. Tak, Kennen, ulti. Świetnie. Brawo. Walka nam idzie. No, już Lux sobie kupiła Athena Holy Grail. Haha. No. Żeby tu mnie czymś nie zaskoczyła czasem. No, na Gangplanka trzeba uważać. On i te jego headshoty. Może być niebezpiecznie, niestety. Ale defować trzeba. No, gdybym miał many na ulti. 100 many. Jeszcze tylko 30, mniej więcej. No. Oj, ten Gangplank. No cóż, muszę wrócić. Nie ma wyjścia. Nie mam many, nie mam niczego, więc nawet i tak im za bardzo tutaj nie pomogę. Dobra, jako drugi item, co sobie złożę? Gdzie to jest? Dobra, jest. Standardowo. No proszę. Tu jakaś walka się rozegrała ostra. O, OP ręcz. Predator, naprawdę? Jest, zabiłem go. Nie poddajemy się. Po co chcecie się poddać? 4 na 5? Takie staty mam, jeszcze się poddają. No nie wierzę. Okej, Lux tam gdzieś jest w pobliżu. Trzeba uważać. Wow. Ale by mnie ściągnęła. Nie. Lol, tak niewiele brakuje. Ja! Już leciałem przez tą ścianę, już byłem w połowie. Jeszcze mnie zdjął, kurde, Jax 1. Dobra, to i to. Jeszcze tylko Infinity Edge i najważniejsze itemy będą kupione.
I u nich wszyscy grają? Czy ktoś jest AFK? Nie, nikogo nie ma AFK. To znów moja drużyna gra 4 na 5. Lol. Ale myślę, że to jest do wygrania. Do wygrania. Co, może na late będzie ciężko, ale na early mamy szansę. Dobra, oni się nim zajmą, ja idę na mida. Trzeba mida defować. No chodź pod tureta, czekam. Lol, no, wszystko zrobiła, żeby tylko tego tureta zdjąć. Naprawdę. No chodź, gdzie jesteś, Kennen? O, ale mnie zrobiła w konia. No cóż. Dobra, niech sobie idzie, jak tak bardzo chce. Oż ty minionie, myślałem, że to cała armia idzie, a tylko jeden szedł na początku. Dobra. Co ten Kennen? No tak, Zonia i ten, Relay. Ładnie, ładnie. 8-3 Kennen. No, będzie ciężko. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejna przegrana, bo po prostu... Bym się zdenerwował. No ich jest 5, a nas jest 4. To niesprawiedliwe. No zobaczymy, co ten Volibear zrobi. O. Jakaś szansa niby jest, no ale... Nie, jednak nie. Trzeba defować. Smutne, ale prawdziwe. No ale mają przewagę. U nas jest 1 AFK. Wow, tak. No, na pewno. Tak się kończy granie solo, niestety. Jeden z 4. Sorry, no. No cóż, co tu jeszcze mogę kupić? No już na nic mnie nie stać, więc... No co o ten Wojtę? LOL. Może go turec zdejmie. Może, może. To było tak blisko. Fuck. Dlaczego? Dobra, spróbujmy standardowo Phantom Dancera, złożymy i tyle.
Marne szanse moje, niestety. No, czyżby, czyżby? Tak, ku. Mhm. Co on chce zrobić? No, na co chwilę będzie tym ku nawalać. Jakie są jego szanse, no? Nic nie pozostaje mu, jak tylko uciekać. No. No. Dobra, idziemy im pomóc. No tak. To jednak nie jest najlepszy pomysł. Lepiej pusznąć. No nawet odpuszczać już się nie da. Przez te wielkie miniony. LOL. Nie no, jak można to wygrać? 4 na 5? Co w ogóle, jakie szanse to jest? Ach. Miałem piękne staty 3-0, no. Głupia Fiora. Gin. Nie lubię cię. Ach, trzeba będzie reportnąć się. I od razu najlepiej da mi ignora, żebym już nigdy nie usłyszał jej głosu. Dobra, idę na topa. Chociaż nie wiem po co. Lux i Gangplank, no. Fajnie. Gin! No. Co prawda ulti mojego nic nie trafiło, ale... Ale why you do this? Dobra. No, może Kha'Zix? Może? So close. 1200 na to. No dobra, no sprzedam w sumie to, bo to jest gówno. Niepotrzebne. To się bardziej przyda. No, a było tak słodko. No, może Volibear coś tam jeszcze ugra. Tu idzie... A, niebezpieczeństwo. Nie ma co, trzeba defnąć to. Wow. Jasne. O, jak Jax napierdziela. Już się boję. Mhm. Bez szans. Psz.
3 do run z OP. Kto ma 3 do run? Który? Nie ma. No i po co to? Po co to komu? Nie wiem czemu, ale ciągle myślę, że tu jest jeszcze jakaś szansa na zwycięstwo. 4 na 5. Jeden turret nam został i ten Nexus. Zobaczymy. No, trafię. No. Nie no, 4 na 5 to marne szanse. No, przeżyj. Jest, udało się. No, i tak to już jest. Koniec, że tak powiem. GG, raport Fiora, dokładnie. Niech ją zreportują. Całą walkę bicia, cały ten... No co, na drugi level tylko wbiła, no. No dobra. No cóż, kolejna przegrana, tak? Nie zawsze się wygrywa, dobra. Mówi się, trudno, trzeba grać dalej i ćwiczyć. Tak więc, mam nadzieję, że się wam podobało. No cóż, przegrałem, ale najważniejsze jest, pamiętajcie, żeby się nie poddawać. Walczyć do końca, a odniesiecie sukces, naprawdę. To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa.